Pamiętnika starego subiekta ciąg dalszy. Oj, jakież mnie smutne myśli opanowały. A jeżeli sąd nie uwierzy nam, boć przecie omyłki są możliwe, i jeżeli tę najszlachetniejszą kobietę wtrącą do więzienia choćby na tydzień, choćby na jeden dzień, cóż wtedy? Ona tego nie przeżyje ani ja. Gdybym zaś przeżył, to chyba tylko ażeby biedna Helunia miała opiekę. Tak, ja muszę żyć. Ale jakie to będzie życie? Wchodzę do tych dam, a tam znowu cała awantura. Pani Stawska siedzi blada na stołeczku, a pani Misiewiczowa ma na głowie chustkę zmoczoną w wodzie uśmierzającej. Pachnie staruszka o dwa łokcie kamforą i mówi lamentującym głosem: O szlachetny panie rzecki, który nie wstydzisz się nieszczęśliwych, zhańbionych kobiet, wyobraź sobie co za nieszczęście. Jutro sprawa Helenki i tylko pomyśl, co będzie, jeżeli się sąd omyli i tę nieszczęśliwą kobietę skaże do rot aresztanckich. Ale uspokój się, Helciu, bądź odważna. Może to Bóg odwróci chociaż tej nocy. Miałam sen okropny. Ona miała sen, ja spotkałem aresztantów, nie obejdzie się bez katastrofy. Ale mówię cóż znowu, sprawa nasza jest jak złoto, wygramy ją. Zresztą co tam taka sprawa? Gorsza historia z dżumą! Dodałem, ażeby zwrócić uwagę pani misiewiczowej w innym kierunku. I piękniem trafił, gdyż jak moja staruszka nie wrzaśnie! Dżuma! Tu, w Warszawie. A co, Helenko, nie mówiłam? A, już zginęliśmy wszyscy, bo to w czasie dżumy. Każdy zamyka się w domu. Jedzenie podają sobie na drągach, trupów ściągają do dołów hakami. U, widzę, że mi się rozchulała starowina, więc żeby ją pohamować na punkcie dżumy, napomknąłem znowu o procesie. Na co ta kochana pani opowiedziała mi długim wywodem o hańbie ścigającej jej rodzinę, o możliwym uwięzieniu pani Stawskiej, o tym, że się rozlutował samowar. Krótko mówiąc, ostatni wieczór przed sprawą, kiedy właśnie najpotrzebniejsza była energia, ostatni ten wieczór upłynął nam pomiędzy dżumą i śmiercią, a hańbą i kryminałem. W głowie mi się zamieszało tak, że kiedym się znalazł na ulicy, nie wiedziałem gdzie iść, w lewo czy w prawo. Na drugi dzień, sprawa miała być o dziesiątej, już o ósmej pojechałem do moich pań i nie zastałem nikogo. Wszystkie poszły do spowiedzi: matka, córka, wnuczka i kucharka. I jednały się z Bogiem w pół do dziesiątej, a ja nieszczęśliwy był przecie styczeń. Spacerowałem przed bramą na mrozie i myślałem: ładny interes. Spóźnią się do sądu. Jeżeli się już nie spóźniły, sąd wyda wyrok zaoczny i naturalnie nie tylko skaże panią Stawską, ale jeszcze uzna ją za zbiegłą, rozeszle listy gończe. Tak zawsze z tymi babami. Nareszcie przyszły wszystkie cztery z Wirskim czy i ten pobożny człowiek chodził dziś do spowiedzi i dwoma dorożkami pojechaliśmy na sprawę ja z panią Stawską i Helunią a Wirski z panią Misiewiczową i kucharką szkoda jeszcze że nie wzięły ze sobą rondli samowara i naftowej kuchenki przed sądem spotkaliśmy powóz wokulskiego którym przyjechał on i adwokat czekali nas przy schodach tak zabłoconych jak gdyby przeszedł tędy batalion piechoty i mieli miny zupełnie spokojne Założyłbym się nawet, że rozmawiali o czym innym, nie o pani stawskiej. O zacny panie Wokulski, który nie wstydzisz się biednych kobiet okrytych, zaczęła pani misiewiczowa, ale Stach podał jej rękę, adwokat pani stawskiej, Wirski wziął za rączkę Helunię, a ja asystowałem Mariannie. i tak weszliśmy do biura sędziego pokoju. Sala przypominała mi szkołę. Sędzia siedział na wzniesieniu jak profesor na katedrze, a naprzeciw niego w dwóch szeregach ławek mieścili się oskarżeni i świadkowie. W tej chwili tak żywo stanęły mi w pamięci młode lata, że mimo woli rzuciłem okiem pod piec pewny, że zobaczę woźnego z ruzgą i ławkę, na której nas bito w skórę. Chciałem nawet przez roztargnienie krzyknąć: Póki życia nie będę, panie profesorze, ale mi się w porę opamiętał. Zaczęliśmy rozsadzać nasze damy w ławkach i spierać się przy tej okazji z żydkami, którzy, jak mi to później objaśniono, są najcierpliwszymi audytorami spraw sądowych, szczególnie o kradzież i oszustwo. Znaleźliśmy nawet miejsce dla poczciwej Marianny, która usiadłszy, zrobiła taką minę, jakby miała zamiar przeżegnać się i zmówić pacierz. Wokulski, nasz adwokat i ja. Uplacowaliśmy się w pierwszej ławce, obok jego mości, z rozerwanym paltotem i podbitym okiem, na którego brzydko spoglądał jeden z obecnych rawirowych. Pewnie znowu jakiś zatarg z policją, pomyślałem. Nagle usta same otworzyły mi się z podziwu, ujrzałem bowiem przed katedrą sędziego pokoju całą gromadę znanych mi osób. Na lewo od stołu pani Krzeszowska, jej robaczywy adwokat i ten huldaj Maruszewicz, a na prawo dwaj studenci. Jeden z nich odznaczał się bardzo wytartym mundurem i niezwykle obfitą wymową, drugi miał jeszcze mocniej wytarty mundur, kolorowy szalik na szyi i wyglądał dalibuk jak emigrant z przedpogrzebowego domu. Przypatrzyłem mu się lepiej. Tak, to on, to jest ten sam mizerny młody człowiek, który podczas pierwszej bytności wokulskiego u pani stawskiej rzucił baronowej śledzia na głowę. Kochany chłopak! Ale też nie zdarzyło mi się widzieć nic równie chudego i żółtego. W pierwszej chwili myślałem, że między tymi przyjemnymi młodzieńcami i baronową toczy się proces właśnie o owego śledzia. Wnet jednak przekonałem się, że chodzi o co innego, że mianowicie pani Krzeszowska zostawszy właścicielką domu, chce z niego wyrzucić swoich najzapamiętalszych wrogów, a zarazem najniewypłacalniejszych lokatorów. Sprawa pomiędzy baronową a młodymi ludźmi w tej chwili dosięgła najwyższego punktu. Jeden ze studentów ładnych, chłopak z wąsikami i faworytami, wspinając się na palcach albo opadając na obcasy, opowiadał coś sędziemu. Przy czym prawą ręką wykonywał okrągłe ruchy, a lewą kokieteryjnie zakręcał wąsik, wysoko podnosząc mały palec ozdobiony pierścionkiem bez oczka. Drugi młodzieniec milczał posępnie i krył się za kolegę. W postawie jego zauważyłem pewną osobliwość. Przyciskał on do piersi obie ręce, a dłonie rozłożył w taki sposób, jakby trzymał książkę albo obrazek. – Więc jak się panowie nazywacie? – spytał sędzia. – Maleski – odparł z ukłonem właściciel faworytów – i Patkiewicz. Dodał wskazując gestem pełnym dystynkcji na ponurego towarzysza. – A trzeci pan gdzie? – Jest cierpiący – Odparł krygując się pan Maleski. Jest to nasz sublokator i zresztą bardzo rzadko mieszka z nami. Jak to bardzo rzadko mieszka? Gdzież on siedzi w dzień? W uniwersytecie, w prosektorium, czasem na obiedzie. No a w nocy? Pod tym względem mogę panu sędziemu dać tylko poufne objaśnienia. A gdzież on zapisany w księgi? O, zapisany jest ciągle w naszym domu, ponieważ nie chciałby robić władzom subiekcji objaśnił pan Maleski z miną lorda. Sędzia zwrócił się do pani Krzeszowskiej. Czy pani wciąż nie chce trzymać tych panów? Za żadne skarby, jęknęła pani baronowa. Po całych nocach ryczą, tupią, pieją, gwizdżą. Nie ma służącej w domu, której by nie zwabili do siebie. Ach, Boże. Krzyknęła odwracając głowę. Sędzia był zdziwiony wykrzyknikiem, ale ja nie. Spostrzegłem bowiem, że pan Patkiewicz, nie odejmując rąk od piersi, nagle wywrócił oczy i opuścił dolną szczękę w taki sposób, że zrobił się podobny do stojącego trupa. Jego twarz i cała postawa istotnie mogła przerazić nawet zdrowego człowieka. Najokropniejsze jest to, że ci panowie wylewają oknem jakieś płyny. Czy na panią? Spytał zuchwale pan Maleski. Baronowa posiniała z gniewu, ale umilkła. Wstyd jej było przyznać się. Cóż dalej, rzekł sędzia. Ale najgorsze ze wszystkiego, przez co nawet wpadłam w nerwową chorobę, że ci panowie po kilka razy na dzień stukają do mego okna trupią główką. Tak panowie robią? spytał sędzia. Będę miał honor objaśnić pana sędziego. Odparł maleski z podstawą człowieka, który chce odtańczyć menueta. Nam usługuje stróż domu, mieszkający na dole. A żeby więc nie marnować się schodzeniem i wchodzeniem na trzecie piętro, mamy u siebie długi sznur. Wieszamy na nim, co jest pod ręką. Może czasem zdarzyć się i trupia główka, i pukamy do jego okna. Zakończył tak słodkim tonem, że trudno było przestraszyć się równie delikatnego pukania. Ach, Boże! krzyknęła znowu pani baronowa, zataczając się. Oczywiście, chora kobieta, mruknął Maleski. Nie chora, zawołała baronowa. Ale wysłuchaj mnie, panie sędzio, ja nie mogę patrzeć na tego drugiego, bo on ciągle robi miny, jak nieboszczyk. Ja niedawno straciłam córkę, zakończyła ze łzami. Słowo honoru, że ta pani ma halucynacje, rzekł Maleski. Kto tu jest podobny do nieboszczyka? Patkiewicz? Taki przystojny chłopak? dodał, wypychając naprzód mizernego kolegę, który w tej chwili właśnie już po raz piąty udawał trupa. W sali wybuchnął śmiech. Sędzia, dla uratowania powagi, zanurzył głowę w papierach i po dłuższej pauzie surowo zapowiedział, że śmiać się nie wolno i że każdy zakłócający porządek ulegnie karze pieniężnej. Korzystając z zamieszania, Patkiewicz szarpnął kolegę za rękaw i szepnął ponuro. Cóż ty, świnio maleski, pisz sobie ze mnie w publicznym miejscu? Bo jesteś przystojny, Patkiewicz, kobiety wściekają się za tobą. To przecież nie dlatego, mruknął Patkiewicz znacznie spokojniejszym tonem. Kiedyż panowie zapłacą dwanaście rubli kopiejek 50 za miesiąc styczeń? spytał sędzia. Pan Patkiewicz tym razem udał człowieka, który ma bielmo na lewym oku i lewą część twarzy sparaliżowaną. Pan Maleski zaś pogrążył się w głębokim zamyśleniu. Gdybyśmy, rzekł po chwili, Mogli zostać do wakacji, to. Ale tak? Niech nam pani baronowa zabierze umeblowanie. Ach, nic już nie chcę, tylko wyprowadźcie się, panowie, nie mam żadnej pretensji o komorne, zawołała baronowa. Jak się ta kobieta kompromituje, szepnął nasz adwokat. Włóczy się po sądach, bierze takiego szubrawca na doradcę. Ale my mamy do pani pretensje o szkody i straty. Odezwał się Maleski. Kto słyszał o tej porze wymawiać przyzwoitym ludziom komorne, gdybyśmy nawet znaleźli lokal, to będzie taki podły, że przynajmniej ze dwóch z nas umrze na suchoty. Pan Patkiewicz zapewne w celu dodania większej wagi słowom mówcy, zaczął poruszać uchem i skórą na głowie, co w sali wywołało nowy atak wesołości. Pierwszy raz widzę coś podobnego, rzekł nasz adwokat. Taką sprawę. Spytał Wokulski, nie, ale żeby człowiek uchem ruszał, to artysta. Sędzia tymczasem napisał i przeczytał wyrok, mocą którego panowie Maleski i Patkiewicz zostali skazani na zapłacenie dwunastu rubli i pięćdziesięciu kopiejek komornego, tudzież na opuszczenie lokalu przed ósmym lutym. Tu zdarzył się fakt nadzwyczajny. Pan Patkiewicz usłyszawszy wyrok doznał tak silnego wstrząśnienia moralnego, że twarz zrobiła mu się zieloną i zemdlał. Szczęściem, padając, trafił w objęcia pana Maleskiego, inaczej strasznie rozbiłby się nieborak. Naturalnie w sali odezwały się głosy współczucia, kucharka pani Stawskiej zapłakała. Żydki zaczęły pokazywać palcami na baronowę i chrząkać. Zakłopotany sędzia przerwał posiedzenie i kiwnąwszy głową Wokulskiemu skąd oni się znają, poszedł do swego pokoju, a dwaj stójkowi prawie wynieśli na rękach nieszczęśliwego młodzieńca, który tym razem był naprawdę podobny do trupa. Dopiero w przedpokoju, gdy złożono go na ławce, a jeden z obecnych zawołał, żeby oblać go wodą, chory nagle zerwał się i rzekł głośno, no no, tylko bez głupich żartów po czym natychmiast samo ubrał się w palto, energicznie naciągnął niezbyt całe kalosze i lekkim krokiem opuścił sądową salę ku zdziwieniu stójkowych, oskarżonych i świadków. W tej chwili zbliżył się do naszej ławki jakiś oficjalista sądowy i szepnął Wokulskiemu, że sędzia prosi go na śniadanie. Stach wyszedł, a pani Misiewiczowa zaczęła nawoływać mnie rozpaczliwymi znakami. Jezus, Maria, rzekła: Nie wiesz pan po co sędzia wezwał tego najszlachetniejszego z ludzi? Pewnie chce mu powiedzieć, że Helenka zgubiona. O, ta niepoczciwa baronowa musi mieć wielkie stosunki, gdyż jedną sprawę wygrała i pewnie będzie to samo z Helenką. O, ja nieszczęśliwa! Czy nie masz, panie Rzecki, jakich kropli trzeźwiących? Pani słabo? Jeszcze nie, choć tu jest zaduch, ale strasznie boję się o Helenkę. Jeżeli ją skażą, zemdleje i może umrzeć, jeżeli prędko jej nie otrzeźwimy. Czy nie sądzisz, kochany panie, że dobrze bym zrobiła, gdybym upadła do nóg sędziemu i zakleła go? Ależ pani to wszystko niepotrzebne, właśnie mówił nasz adwokat, że baronowa może by i chciała cofnąć skargę, tylko już nie wolno. Ależ my ustąpimy. Zawołała staruszka: O, co, to, to nie, szanowna pani, odezwałem się trochę niecierpliwie. Albo wyjdziemy stąd kompletnie oczyszczeni, albo umrzemy, chcesz powiedzieć? Przerwała staruszka: O, nie mów tego. Pan nawet nie wiesz, jak przykro w moim wieku słyszeć o śmierci. Cofnąłem się od zrozpaczonej staruszki i podszedłem do pani Stawskiej. Jakże się pani czuje? Doskonale. Odpowiedziała z mocą. Jeszcze wczoraj bałam się okropnie, ale już po spowiedzi lżej odetchnęłam, a od chwili, kiedy tu jestem, czuję się zupełnie spokojną. Uścisnąłem ją za rękę. Długo. Długo, tak jak umieją ściskać tylko prawdziwie kochający, i pobiegłem do swej ławki, gdyż Wokulski, a za nim sędzia, weszli do sali. Serce mi uderzyło jak młot. Spojrzałem wokoło. Pani Misiewiczowa widocznie modliła się z zamkniętymi oczyma, pani Stawska była bardzo blada, lecz zdecydowana, pani Baronowa szarpała swoją salopę, a nasz adwokat spoglądał na sufit i tłumił ziewanie. W tej chwili Iwokulski spojrzał na panią Stawską i... — Niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie dostrzegłem w jego oczach rzadko trafiającego się tam wyrazu rozczulenia. Żeby jeszcze parę takich procesów... Jestem pewny, że zakochałby się w niej na śmierć. Sędzia przez parę minut coś pisał, a skończywszy zawiadomił obecnych, że teraz toczyć się będzie sprawa Krzeszowskiej przeciw Stawskiej o kradzież lalki. Jednocześnie zawezwał strony i ich świadków na środek. Stałem przy ławkach, dzięki czemu mogłem słyszeć rozmowę dwóch kumoszek, z których młodsza i czerwona na twarzy tłumaczyła starszej. — To widzi pani... Ta ładna pani ukradła tamtej pani lalkę. Także miała się na co łakomić, ha? Trudno, nie każdy może kraść magle. To pani ukradłaś magle, odezwał się z poza kumoszek gruby głos. Nie ten złodziej, co zabiera swoją własność, ale ten, co da piętnaście rubli zadatku i myśli, że już kupił. Sędzia wciąż pisał, a ja chciałem przypomnieć sobie mowę, którą ułożyłem wczoraj na obronę pani Stawskiej, a na pohańbienie baronowej, ale że mi się w głowie plątały wyrazy i zdania, więc zacząłem oglądać się po sali. Pani Misiewiczowa wciąż modliła się w ławce po cichu, a siedząca za nią Marianna płakała. Pani Krzeszowska miała szarą twarz, przycięte usta i spuszczone oczy, ale z każdego fałdu jej ubrania wyglądała złość. Obok niej stał maruszewicz wpatrzony w ziemię, a za nim służąca baronowej tak przestraszona, jakby ją miano prowadzić na szafot. Nasz adwokat tłumił ziewanie. Wokulski ściskał pięści, a pani Stawska spoglądała kolejno na wszystkich z takim łagodnym spokojem. Że gdybym był rzeźbiarzem, wziąłbym ją za model do posągu oskarżonej niewinności. Wtem, pomimo protestu Marianny, Helunia wbiegła na salę i schwyciwszy matkę za rękę, spytała półgłosem: Mamo, czego ten pan kazał mamie tu przyjść? Ja coś powiem do łóżka. Pewnie mama była niegrzeczna i teraz będzie stać w kącie. To wyuczone rzekła czerwona kumoszka do starszej, żebyś pani tak zdrowa była, mruknął za nią gruby głos. Pan będziesz zdrów za moją krzywdę, odparła z gniewem kumoszka. A pani skonasz na konwulsje i będą cię w piekle maglować na moich maglach, odrzekł jej antagonista. Ciszej, zawołał sędzia.